O, to też wiecie, to działa. Rok 2019. Chcieliśmy do Fukushimy polecieć, zobaczyć tą skażoną strefę już od dawna. Nie wiedzieliśmy, w jaki sposób do tego się zabrać. Na początku próbowaliśmy się skonsultować z ambasadą Japonii w Polsce. Oni nam w sumie odmówili pomocy. Następnie szukaliśmy różnych takich... W pewnym miejscu w Warszawie odbyło się spotkanie grup eksploracyjnych, które podziwiały wystawę fotografii związanych z miejską eksploracją. Dziś chciałbym Wam uchylić rąbek tajemnicy tego spotkania. Warto było zobaczyć wysiłek organizatora imprezy, który z pomocą kolegów pięknie udekorował wnętrze piwnic, co sprawiło niesamowity klimat. Zapraszam wszystkich na spacer po galerii. Zobaczcie, jak się napracowali chłopaki, żeby nas tutaj ugościć. Miejsce jest naprawdę świetne. Tu mamy kolejne pomieszczenie, w którym możemy zobaczyć zdjęcia. Zdjęcie z Włoch. Mistrz of Urbex. Uragan Tusznik. Idziemy teraz na górę. Tutaj odbywają się prelekcje. Zresztą wszystko jest napisane. Można się tutaj zgubić, ale na szczęście wiele osób tutaj przygotowywało to miejsce. Dlatego...
O nie, znowu on. Znowu ty. Proszę, tu mamy Adama z Halo Urbex i jego wierną fankę. Tak, tak, wierna fanka i twoja też. Zgadza się. Pierwsze minuty na poweli i robi naprawdę niesamowite wrażenie. Wyspa jest podzielona na trzy części. Ja obecnie znajduję się na tej największej. I to właśnie na niej wybudowany został ogromny szpital psychiatryczny, uznawany za jedno z najbardziej nawiedzonych. Suszona, ubrany prześcieradeł i tym podobnych przedmiotów. Za mną natomiast mieści się małe pomieszczenie z wielkim metalowym sprzętem, który przypomina mi mafię. Stąd właśnie moje podejrzenie, iż mogły się tutaj znajdować pomieszczenia związane właśnie z prawem. Co preferujecie? Cześć, trzymaj się. Dobra. Po odwalonej robocie czas na zwilżenie ust. Najprawdopodobniej tutaj siądziemy. Dawaj tutaj, podwójne no, chyba, żeby sobie na tym. Tam ktoś jest?